Proszę Państwa, no dobrze. Piotr Esteros, Pytlowany. Witam serdecznie wszystkich. Mistrz Orgonitów. No, można tak nazwać? Myślę, że tak. No. Piotrek, dlaczego ja do Ciebie przyjechałem? Słuchaj, bo spotkaliśmy się pierwszy raz chyba z rok temu prawie, nie? Dokładnie, rok bez chyba dwóch tygodni, bo to było na początku, pod koniec maja. Dałeś mi wtedy Orgonit i powiedziałeś, słuchaj, Mariusz, to Ci zmieni życie. Zmieniło? W pewnym sensie tak, dużo się zmieniło w moim życiu, wiesz? Dużo się zmieniło. Wcale nie mówię, czy na lepsze, czy na gorsze, bo to jakby nie jest miarą tego. Może mi się trochę spokojniej żyje. Ale zauważyłem jeszcze jedną ciekawą rzecz. Zmieniłem dom, zmieniłem mieszkanie. Mieszkam teraz na wsi. I powiem Ci, że od dwóch miesięcy. Przy przeprowadzce doznałem pewnej kontuzji kręgosłupa. Mnie to zaczęło cholera boleć i mówię, trwało to naprawdę dosyć długo, ten ból. W niedzielę teraz, w tą niedzielę co była, czyli 5 dni temu, był u mnie kolega, który jest takim tam różdżkarzem. A mówi, a słuchaj, jak już tu jestem, to zbadam Ci to mieszkanie. I mówi do mnie, słuchaj Mariusz, Ty śpisz na żyle wodnej. Ja mówię, to może dlatego tak długo mi ten ból nie przechodzi kręgosłupa. A mówi, być może. A mówi, a co się da zrobić? Bo mówi, no zazwyczaj trzeba przestawić łóżko po prostu w inne miejsce. U mnie nie bardzo jest gdzie i nie bardzo chcę gdzie przestawiać. Ale wiesz, co zrobił? Postawił orgonit, tak? Postawił orgonit w tym miejscu. Mówi, zobacz, ten orgonit odchyla to promieniowanie żyły wodnej przynajmniej o metr. I teraz powiem Ci tak, nie wiem, czy ten orgonit, bo jeszcze zacząłem jedną rzecz w międzyczasie stosować, jakieś takie zioła. Ciekawe, czy te zioła, ale od kilku dni mam spokój z kręgosłupem. Myślę, że to jest tak zwana synchronizacja. To jest, często występuje synchronizacja, że to wiele elementów się składa na całość. Element też obserwatora, tak? No, orgonit dostałeś średni, także to nie jest jakiś wielki też orgonit, bo zakładam, że jakbyś tam zastosował duży orgonit typu, nie wiem, piramida, no to efekty by były jeszcze inne, tak? Ja jeszcze zauważyłem, że, bo ja miałem taką tendencję do budzenia się w nocy, godzina trzecia, czwarta w nocy. Aha. Się budziłem, nie? A od kilku dni przesypiam całą noc. Wieczorem się kładę, wstaję rano. Zacząłeś używać tego orgonitu. No dobrze, no to skoro zacząłem używać, to teraz mi w takim razie wytłumacz, co to jest? Co to jest orgonit i jak to jest zbudowane i na jakiej zasadzie to działa? No jest to... Mistrzu. Mistrzu. Może zacznę od tego, skąd w ogóle w moim życiu się pojawiły orgonity i dlaczego ja robię, tak? To myślę, że wierzę w ogóle w człowieka, w człowieczeństwo, wierzę, że człowiek z natury jest dobry, że my wszyscy jesteśmy tutaj po to, żeby przeżywać szczęście i radość, tak? I takie różne wartości, które są pozytywne, tak? I orgonity z tego, co jeszcze zanim je robiłem, pojawiły się i fajne urządzenie, patrzę się, tak? To, jak się to postawi w domu, gdzieś tam w przestrzeni swojej, no to podobno, tak? Podobno, bo na początku wszystko było tylko hipotezą czy teorią, podobno się zrobi lepiej, tak? Eliminują smog elektromagnetyczny w pierwszej kolejności, czy tak jak mówisz, ten ciek wodny i takie sprawy, więc no nie wiem, tak wkręciłem się w to i myślę, kurczę, fajnie by było coś takiego mieć. Pomyślałem o tym, żeby kupić na Allegro sobie taki orgonit, poeksperymentować sobie, no ale jak zacząłem przeglądać te aukcje, to pojawił się tam kryształ, kamienie i ogólnie tak, taki pomysł, że a, może zrobię samemu, tak? Czemu nie? No to zagłębiłem się w to, skupiłem sobie kryształy, jakieś tam... Najlepsze to, że wszystko się potoczyło dosłownie. Ludzie to się pojawiali na mojej drodze tak jakby znikąd, tak? I w tokarni pan, który mi umożliwił czerpanie tak tych metali, tak? I poznałem chłopaka, który handlował, do tej pory handluje z nim minerałami. Co ciekawe, urodził się tego samego dnia, miesiąca i roku co ja, to już w ogóle jest ciekawa historia. I
No tak wszystko się potoczyło po to, żebym robił te orgonity tak na większą skalę, tak? Nie tylko jakoś tak na swoje potrzeby, no ale były te pierwsze orgonity i gdzieś cały czas miałem to poczucie, że to jest to, że to jest sposób, w którym nie tylko sobie zapewnię jakby taką przestrzeń, bo ja już wcześniej dużo, wiele lat się zajmowałem takim rozwojem osobistym, medytowałem, astrologią się zajmowałem, więc ułatwiło mi to też podróż w głąb siebie, tak? I jak odkryłem orgonity, zacząłem się obstawiłem się nimi naokoło, to wszystko jest łatwiej. Łatwiej jest wejść w astral, tak? Łatwiej jest gdzieś tam channele otwierać. Ludzie jak przychodzą do mnie na jakieś zabiegi czy porady, to jest wszystko łatwiej. Jest ta przestrzeń, w której żyję, jest... Już nie mówiąc o tym, że większość ludzi, jak tutaj przychodzi do mnie do domu, to mówi, że tutaj to nie chce się stąd wychodzić, a się czuje człowiek lekki, tak? No ja jestem trochę przyzwyczajony, bo ja i śpię w tym pokoju, gdzie jest, no... Pewnie ze 300 orgonitów tutaj jest, także... No, ale jestem przyzwyczajony, tak? No to powiedz, jak to działa? O co chodzi? O co chodzi, że to... tą negatywną energię, chociażby cieku wodnego, potrafi zniwelować? No, to może właśnie opowiem o tym, jak one są zbudowane. Dobra. Technicznie, tak? Bo to jest najprostsze, tak? Jest stal w środku, która ma w sobie żelazo, tak? Zawiera. Żelazo ma właściwości magnetyczne. Mamy we krwi żelazo na przykład, tak? No, jest... towarzyszy nam w życiu, tak? Więc no logicznie przyciąga, ma właściwości magnetyczne, przyciąga energię, tak? To ta stal w orgonitach jest wymieszana z kryształem górskim, który jakby drugą najważniejszą, jest drugim najważniejszym składnikiem orgonitu, dobrze skonstruowanego oczywiście, tak? Bo to też jest ważne, że to muszą być dobrej jakości materiały, tak? Że to nie jest sztuka wrzucić sobie do foremki, tak? Jakąś tam stal, jakąś tam miedź, jakiś tam kryształ, jakieś tam kamienie. Bo to musi być, uważam, no dlatego może ten mistrz się przewija, tak, że ja potrafię to robić w taki sposób, no, który jest dla większości ludzi trudny, tak, ale no tak robię. Czyli stal, kryształ górski, to jest jakby rdzeń każdego orgonitu, ponieważ to przyciąga energię i oczyszcza tą energię. To jest, tu mówimy o energii ogólnie, tak? Bo energia jest i fizyczna, jest i umysłowa, jest i duchowa. No, otaczają nas takie ilości i rodzaje energii, no, że nasze zmysły odbierają tylko jakiś tam skrawek. Więc dlatego w ogóle też myślę, że w ogóle trzeba było wyjść od orgonu, od teorii orgonu, czy od w ogóle pojęcia, czym jest orgon i dlaczego orgonity wpływają na orgon. Orgon jako ta kosmiczna energia życiowa, która nas otacza. Może to jest ta boska cząsteczka, o której mówią naukowcy, tak? Może to jest jakiś element, który... może on jest tylko hipotetyczny, tak? Ale jakoś w jakiś sposób jest odbierany przez różnych ludzi, tak? Przez naukowców nawet ostatnimi czasu, którzy eksplorują to i... orgon to jest ten pierwiastek zdrowia. Taki, który my wchłaniamy przez oddech, ze słońca, w pożywieniu, praktycznie on nas otacza z każdej strony, bo towarzyszy wszelkiemu życiu w kosmosie. I to, jaka jest jakość tego orgonu w naszym życiu, to takie jest nasze życie, o tak wygląda nasze życie. Czyli to jest takie coś, co towarzyszy nam i to, jak my to przetwarzamy, to tacy jesteśmy, o tak powiem. To jest to, jaki ja jestem na przykład. Tak, jeżeli orgon wokół nas jest negatywny, no to człowiek, to jest choroba, tak, jakiś... choroba nie tylko fizyczna, bo też może być i depresja i wszelkiego rodzaju takie no, negatywne wartości, od których człowiek przez całe życie praktycznie ucieka, te wyższe, tak? No i tym jest orgon i wracając do stali i kryształu górskiego, do rdzenia orgonitu, kolejnym elementem, znaczy one spełniają to zadanie zaciągania tej energii, tak? Tego orgonu, tak? Tego negatywnego, chociaż ja coraz bardziej jestem przekonany, że to nie jest tylko negatywny orgon, ogólnie orgon, który jest. Czy to on jest zaciągany do tego orgonitu, przez ten kryształ w tej stali oczyszczany i wyrzucany na zewnątrz. Tylko tu jest jeszcze, w orgonicie są jeszcze inne procesy. Jest miedź lub metale z miedzią, czyli tam brąz, mosiądz, które jakby zabarwiają tą energię pozytywnym potencjałem, tak? Bo miedź ma dobrze wpływa na człowieka ogólnie. Miedź jest stosowana od wielu, może nawet w starych cywilizacjach była stosowana jako lekarstwo, tak? I wielu ludzi na ten temat wie, więc musi być w orgonicie ten element po to, żeby ta energia była jakby jeszcze bardziej taka, no, pozytywna, tak? No i dodatkowym elementem to są te minerały, tak? To już jest,
tutaj już jest wachlarz ich i rodzaj energii, które one dają, to dla każdego coś się znajdzie, tak? Więc takie połączenie w organicie tych wszystkich elementów, czyli stali, miedzi, minerałów, kryształu górskiego, powoduje, że przetwarza tą energię, ten negatywny organ w pozytywny. Skąd, to też myślę dobre pytanie, skąd się bierze organ negatywny na przykład, albo dlaczego on się staje negatywny? No to właśnie jest ten smog elektromagnetyczny, który jest, no myślę, że wszyscy o tym wiemy, że sieci komórkowe, Wi-Fi, telewizja, no wszystko to, co elektryczne nas otacza, już nie mówiąc o jakichś takich większych sprawach typu, nie wiem, trakcje elektryczne, tak, jakieś tam radary wojskowe, lotnicze, mikrofalowe. To szczególnie jak mieszkamy w blokach, aha, tak, jakiś, gdzie to, no, to nie jest tylko, że tak włączymy swoje mieszkanie, to wszędzie tego naokoło jest masę i to wszystko jest negatywne dla człowieka. No, to naukowcy, myślę, że, znaczy to wiem o tym, że naukowcy o tym otwarcie mówią. Nawet kiedyś się spotkałem, że w telewizji taki był, ktoś o tym opowiadał, że słuchał materiału na temat tego, że ten smog elektromagnetyczny, nie było tej nazwy oczywiście tam użytej, tylko że tam no, komórki, tak, że powodują raka i że ogólnie jest szkodliwy, ale była tylko rzucona informacja, ale co z tym zrobić? Nie było żadnej, bo nie było alternatywy, że to nam szkodzi, czyli znowu ten strach, tak, jakiś, znaczy znowu, no, ta psychologia strachu, że jest, to nam szkodzi, ale nic z tym nie możecie zrobić, czyli życie w strachu, tak, czy życie w tej chorobie. I mi się wydaje, że jak już ktoś przedstawia takie jakby argumenty, to powinien przedstawić, że no ale może coś z tym zrobić, tak? Można na przykład zastosować organity. Coś, co pochłania to szkodliwe promieniowanie i umożliwia. Już nie mówiąc o tym, że organity nie działają tylko na samą fizyczność, tylko też działają na wyższe elementy nasze, czyli na umysł, tak? Na emocje. Wielu klientów, masę mówi o tym spokoju, o którym ty też wspomniałeś, że pojawia się ten spokój, taki dystans w końcu. To jest taki chyba wręcz pierwszy element, który się pojawia w odczuciach ludzi, spokój. Taki, to może być związany z tym, że tego nie ma toksycznego organu, tak? Tego negatywnego, który no, powoduje, że ogólnie jesteśmy cały czas zestresowani, zabiegani, te myśli gdzieś tam krążą, tak? A jednak to ciało jest troszkę, dlatego się mówi, że w zdrowym ciele zdrowy duch, tak? Jak to ciało jest troszkę jakby spokojniejsze i nie musi sobie radzić z tym wszystkim negatywnym, co nas otacza, to wtedy ten umysł zaczyna i może wtedy się zaczyna ta podróż w głąb siebie, tak? To o czym, to w sumie co chyba jest dla mnie najważniejsze w mojej pracy, żeby umożliwiać albo żeby stymulować ludzi do tej wędrówki w głąb siebie, tak? Bo uważam, że to jest jedynym chyba warunkiem do osiągnięcia szczęścia, takiego czegoś, jako coś większego, tak? Powiem ci, że nagle przeszła mi przez głowę myśl taka, że no bo generalnie kiedyś istniała teoria organu i w latach 20. ubiegłego wieku była ona dosyć popularna i została zniesiona na rzecz naszej einsteinowskiej rzeczywistości, na rzecz teorii czasoprzestrzeni, tak? I znaczy, tak się w tym momencie zastanawiam, czy to nie był jakiś krok specjalny tylko po to, żeby znaczy, ludziom... Ja powiem tak, że ja ogólnie jestem takim człowiekiem, że się nie... Ludzie, którzy mnie znają, wiedzą, że mam taki charakter i ogólnie ja się nie doszukuję tego zła. Ja z reguły się patrzę na te plusy, które nas otaczają i myślę, że to ma związek bardziej z historią, z momentem, w jakim to się działo, bo powiem tak, teraz mówimy o przebudzeniu, tak? Że teraz jest czas wyjątkowy, że się zmieniają te energie czy coś. Trzeba pamiętać o tym, że przed pierwszą wojną światową był podobny czas na Ziemi. Był ogromny ruch tak zwanych teozofów, tak? Ludzi, którzy po całym świecie podróżowali z tą samą wiedzą, której my teraz używamy, zwiąc ją, że to jest wiedza przebudzeniowa. I to jakby był czas, w którym też ludzie przeżywali to. To się bierze z historii, że wtedy był też dość względny czas spokoju, tak? I tego dobrobytu, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, w Anglii, tak? I to trwało. I później przyszła pierwsza wojna światowa, która no, zahamowała ten jakby wzrastanie człowieka, tak? Później druga wojna i myślę, że druga wojna była tym czynnikiem, który jakby całkowicie zdołował całkowicie ten, no ale to z wiadomych, to tak jak w życiu każdego człowieka, jak jesteś głodny, tak, to nie będziesz myślał o, no bo to nie pracuje, to nigdy w taki sposób nie pracuje. Zawsze jest tak, że
no, to są jakby te poziomy, które, czy tak jak piramida, tak, że ta fizyczność i później ten umysł, tak, i później wchodzimy ewentualnie w te wyższe stany duchowe, tak, ale to mówię, także wracając jakby do tego przebudzenia i do tego teorii orgonu, tak, bo to Wilhelm Reich to propagował, tak, i on był jakby, on nazwał ta energia w innych kulturach, bo była nazywana chi czy prana, bo to dokładnie o tym jest mowa, tak? No my w naszej kulturze tutaj zachodnioeuropejskiej nazywamy ją orgon, ale jakbyśmy mówili na przykład, że to jest, to nie wiem, to trzeba było nazwę wymyślić jakąś inną, nie, że to nie jest orgoni, tylko chi coś tam, tak? Chi-onit. Czy nie wiem, czy pranojoni, tak? Że on zmienia, no jest łatwiej chyba. No i to w tym znaczeniu, tak? I było to propagowane i wiele badań na ten temat i naprawdę wyniki były tam rewelacyjne. W ogóle sama powiem, filozofia Wilhelma Reicha, tak, jest niesamowita. Tam jak się lubię wracać do tego autora, on fajne książki napisał i ciekawe miał spojrzenie na rzeczywistość. Naprawdę takie głębokie, zdystansowane, aczkolwiek on takim był czarnowidzem. Tak ogólnie patrzył się, no widocznie podświetlał to, nad czym powinniśmy pracować. To tak jak w życiu, tak? Trzeba wiedzieć, nad czym pracować, żeby nad czymś pracować. Reich w ogóle był uczniem Freuda. On był psychiatrą, podstawą to był psychiatrą, psychologiem. On zajmował się człowiekiem, jako człowiekiem. To od czego też ja zacząłem, że ja dlaczego się zajmuję tym, bo ja dla mnie najważniejszy jest, znaczy najważniejszy, no człowiek jako wartość, tak? Jako jestem człowiekiem i inni ludzie są, każdy ma prawo do szczęścia i każdemu powinno być to umożliwione, tak? Tylko Reich to robił, on poświęcił całe swoje życie. I on to robił, dlaczego on poszedł w orgon, w te działa orgonowe i eksperymentował z tym wszystkim? Bo on kochał człowieka. Właśnie może to się zbierze z miłości do człowieka, tak? Takiej zwykłej miłości do samego siebie, tak? Miłości do drugiego człowieka, że ja w drugim człowieku widzę siebie, tak? I chcę, żebym, jeżeli ja mam dobrze, to czemu? Mogę ci też dać to, tak? Ale jakby wracając do Reicha, to jakby od tej strony psychologicznej trzeba było zrozumieć najpierw, tak? Dlaczego on w ogóle to robił? To nie już tam ta wolna energia, czy ogólnie poszukiwanie takich tematów, tak? Jak to dla niektórych ludzi są, że tam duchowość to jest coś abstrakcyjnego, no dla mnie nie jest abstrakcyjna, wręcz przeciwnie, jest codziennie, tak? Każdej nocy, ale to już też jest inny temat. No dobrze, no to powiedz mi teraz, dlaczego orgonity mają chociażby różne kształty, czy różne składy, tak? Bo widzę, że tutaj one, te, które ty masz akurat, to składają no tu, się z... Tu tak... w ogóle myślę, że opowiem o tej piramidzie świetlistej. Tak ją ochrzciłem. Nazwałem ją piramida świetlista, aczkolwiek ona fachowo się nazywa złotym czworościanem. Mhm. Ponieważ w niej są zachowane proporcje ciągu Fibonacciego, czyli złotego podziału tak zwanej liczby fi. Stosunek tutaj wysokości do tego wymiaru, do krawędzi podstawy, to jest dokładnie 1,618 i tak samo jest tutaj stosunek tej długości do tej krótszej tutaj, tak? Pokażę może, jak to wygląda. Tak czy inaczej jest zachowany tutaj ten złoty podział. I ta piramida promieniuje białą energią, czyli uzdrawia. I to powiem szczerze, że jak ją wyciągnąłem z formy i tutaj zacząłem tak się bawić się, tak? To ona żyje. Jak się w nią tak 5 minut przynajmniej patruje, to ona dosłownie się rusza i emituje to światło. I powiem, że tu kilka osób było takich już u mnie, które mają takie zdolności też do jasnowidzenia. I mówią, że naprawdę daje mocno, tak? Także to jest taki... no taka perełka moja akurat w korekcji, bo jest tylko jedna ta piramida i ciężko, to w ogóle jest, powiem jeszcze, taka myśl mi przyszła a propos orgonitów, bo dużo ludzi myśli, że zrobienie orgonitów to jest łatwa sprawa, tak? Nie jest, znaczy jest łatwa, jeśli to ma być, ale to takie porównanie, na przykład można jeździć Mercedesem albo maluchem, tak? Czy dużym Fiatem. To jest dokładnie takie samo porównanie, że to jest kwestia, jakich się użyje materiałów, jaki człowiek to wykona, w jaki sposób, tak? To takie są efekty później, tak? Więc można robić coś takiego, no nie wiem, znaczącego, albo nawrócać sobie po prostu tamtych metali, tych tego i też, to też będzie się nazywało organik i na pewno będzie działać, tak? W jakiś tam sposób, tylko no... Ja wolę jeździć Mercedesem, tak? Chociaż to są fani też malucha. To czym się różnią te twoje piramidy, te twoje organity od innych? Znaczy...
powiem tak, myślę, że jest na pewno w Polsce już kilka osób, które też tak, ja to nazywam w ogóle ekskluzywne robią, tak, no, używają dobrych materiałów. To nie jest tak, że jestem jedyny i niepowtarzalny, tak, wręcz przeciwnie, uważam, że fajnie, że są inni, bo zawsze jest jakiś kontrast, tak. Dlaczego? Bo dbam od, znaczy myślę, że ważne jest to, że ja robię od początku do końca wszystko sam. No, z taką drobną pomocą mojej żony Oli, bo ona maluje te kwiatki lakierami i no i pomaga, na przykład kamyczki przesiewa, jak ja jej potukę wcześniej, także pomaga, wspomaga mnie. Ona się też taką tą stroną marketingową zajmuje, bo ja raczej to tak fizyczny jestem, chociaż lubię ogólnie też kontakt z ludźmi, ale bardziej taki duchowy, tak, nie fizyczny. I no i to jest, że ja robię to wszystko samemu, tak? Kupuję te kamyczki, tak? Rozmawiam sobie z nimi, tłukę te kamyczki. Metale też naprawdę mam z takiego źródła, że tam no, wychodzą prosto spod tokarek, czy tam frezarek, tak? I nie przechodzą przez... Zresztą minerały też mam z tak dobrego źródła, że to też jest aż zastanawiające, bo one są proste, prosto z Brazylii. Większość, bo minerałów większość jest z Brazylii. I one nie przechodzą przez... To nie jest tak, że jak gdzieś idę na targ, czy tam gdzieś... One są prosto wykopane tam z tych kopalń i przywiezione do Niemiec, a z Niemiec są przywiezione do Polski przez takiego jednego z największych hurtowników na Polskę. No, ale to już nieważne, tak? To inny trochę temat. I dobrej jakości minerały, dobrej jakości metale, najwyższej jakości kryształ górski. Chodzi o jakość kryształu górskiego, że ja używam szpilek, tak? To nie jest jakieś tam łupanki, czy jakieś bębnówki, czy coś. To jest taki twardy, czysty kwarc. No i ja go obrabiam. No i to jest to, że dbam o to, wracając jakby do... wszystko robię samemu, czyli przygotowanie materiałów, obróbka kamieni, oczywiście wylewanie, co też jest element, w ogóle o tym to mogę, takie moje, jak ja robię te orgonity, jak tworzę te orgonity, jak jestem w tej pasji, to jest, ja dosłownie się czuję jak muzyk przy fortepianie, to jest coś niesamowite. Ja czasami mam takie stany, że jak sobie tam robię te orgonity, to tak z boku na siebie patrzę, to jest, często tak mam, że tak obserwuję siebie i powiem tak, myśli w głowie nie mam żadnych. To jest tak głęboka medytacja i powiem szczerze, że to, no jak robię taką serię orgonitów, która trwa 6-7 godzin, to już jest inna rzeczywistość, tak? To jest niesamowite przeżycie. Tak jak ten muzyk mój siada do fortepianu i gra, tak? I wypływa z niego i jest wirtuozem, to ja przeżywam coś takiego za każdym razem, jak robię orgonity. To jest niesamowite przeżycie, takie duchowe, tak? Takie... Wow, i to jest to. A dlaczego orgonity mają właśnie różne kształty? Dlaczego niektóre są okrągłe, tutaj jakaś gwiazda, no, piramidy? No, dlaczego? No, bo inne przeznaczenie jest ich inne. Jeden, czy powiem tak, okrągłe orgonity, ta energia, która jest przetwarzana, tak jakby łagodnie się rozchodzi z okrągłych. Dlatego większość wisiorków, które robię, jest okrągła, takie małe, osobiste, są okrągłe, jak gdzieś tam się nosi, bo one tak fajnie się zestrajają z tą naszą kulą energetyczną, tak zwaną aurą, tak? I aczkolwiek to są też inne kształty, to są piramidy na przykład, to jest w ogóle inny temat tak naprawdę, tak? Bo one mają, ale w ogóle poszliśmy z tego filmu. Nie, mów, bo to jest bardzo ciekawe. Dobra, piramidy, ważny jest wymiar piramid, ponieważ ja zbudowałem swoje foremki w taki sposób, że one odzwierciedlają te piramidy w Gizie, piramidę dokładnie Cheopsa, która znana jest w szerokich kręgach ludzi się zajmujących, że te wymiary naprawdę dużo dobrego robią. Tak? Ogólnie wystarczy tam postawić żyletkę na przykład i się ostrzy, takie też opisywane były przypadki. Czy no ogólnie dlaczego, ale dlaczego? Tak? Dlatego, że ten akurat kształt, ten stosunek jakby wysokości do długości podstawy, tak, powoduje, że piramida, mówię o tych piramidach egipskich, tak, ja je nazywam piramidy Cheopsa, ona przyciąga kosmiczną świadomość, tak, niektórzy mówią, że to jest kosmiczna energia, tak, czy tam, to jest świadomość i one przyciągają, więc ona działa jako orgonit, tak, czyli że przetwarza, tak, pochłania ten smog elektromagnetyczny, ten, wszystkie to, co barwi orgon negatywnie, plus
to, że przyciąga tą kosmiczną świadomość, tą kosmiczną energię, więc w tej procesowej, przetwarzanej energii jest jeszcze więcej tego orgonu, tak? Takiego, no, bez przestrzeni takiej kosmicznej, co dzięki temu się jeszcze uzyskuje, że jest większy zasięg, że dużo większy zasięg, że na przykład organit, no nie wiem, takiej wielkości, na przykład nie jest duża różnica ilości materiałów, środków, ale taki organit będzie miał zasięg około 15 metrów, a taki będzie miał zasięg około 25 metrów. Czyli co to znaczy rozszerza. Zasięg? Zasięg to jest, czyli to jest powierzchnia działania? Powierzchnia, tak, na którą oddziałuje, tam gdzie dochodzi. No można to zmierzyć wahadełkami, czy tam, czy różdżkami. Ja to mierzę swoim trzecim okiem, tak. Zasięg działania, czyli to jest tak, powiem, ja to podaję, że 3 metry, czy tam 6 metrów, czy 15 metrów, ale to jest taki sferyczny, czyli to jest taka kula. Czyli na przykład jak jest 3 metry, tak, no to jest kula w średnicy 3 metrów, no to jest 1,5 metra w jedną, 1,5 metra w drugą stronę. Jakbym przeliczał to na metry kwadratowe, bo też pod tym kątem, to na przykład jak podaję 15 metrów zasięgu, to jest tak gdzieś razy 2, jeśli chodzi o metry kwadratowe. Czyli na przykład jak jest 25 metrów podany zasięg, no to jest 50 metrów kwadratowych. Tylko trzeba wziąć pod uwagę też no, ściany w domu, tak, czy jakieś szafy, czy no bo to zawsze ten sygnał zakłócają ściany, tak, no za ścianą to będzie słabsze, tak, dlatego na przykład jak ktoś ma, powiem tak, jak mam mieszkanie 55 metrów, tak, i postawię sobie na przykład dużą piramidę, która ma zasięg 50 metrów, tak, no to całe mieszkanie jest objęte, mimo że ta ściana stoi, bo jakby tej ściany nie było, to by jeszcze drugą odległość dalej, ale ta ściana jednak tłumiąc ten sygnał powoduje, że, no, że jest słabsze, tak? Po drugiej stronie tej ściany, aczkolwiek też działa, tak? Tym bardziej, że my, trzeba pamiętać o tym, że my przebywając koło organitu, że on wpływa na nas cały czas, to nie jest tak, że my musimy siedzieć przy nim, tak? Bo można wyjść sobie na dwór czy tego i my cały czas jesteśmy po tym, szczególnie w nocy. Czyli właśnie tego typu piramidy są naprawdę dobre do zabezpieczenia domów czy mieszkań, tak? Szczególnie polecam jednodomowe, tak. Do mieszkania, jak dobrze dopasować pod względem powierzchni mieszkania i wystarczy mieć jedną taką piramidę w domu, naprawdę. I się robi całkiem inna atmosfera. No wielu ludzi o tym opowiada, jak to po piramidach, no całkiem, że nawet przychodzą na coś znajomi, tak, którzy w ogóle zero świadomości na ten temat i mówią, jakoś tu inaczej u ciebie, tak, jakoś tak jakaś inna energia, czy tak swobodnie, to masa ludzi o tym mówi, tak? I to nie tylko, że piramidy, tak? To inne organity też tak działają, tylko mówię, no inaczej, co jest chyba najważniejsze też przy organitach, regeneracja na poziomie tym takim komórkowym, tak? Że całkowicie człowiek inaczej się wysypia, tak? Więcej ma energii do działania, to są super sprawa, tak? No, bo jeszcze wrócę do tego, że po co to wszystko, żeby spotykać na swojej drodze uśmiechniętych ludzi, tak? To chyba jest... Przecież tak naprawdę ja też już to zrozumiałem, że ja nie przyszedłem tutaj zmieniać tego świata, ani tylko, że ja przyszedłem tutaj, żeby przeżywać swoje życie, znaczy swoje życie, tak? Nie mogę... I jeżeli jestem szczęśliwy, no to chcę spotykać na swojej drodze ludzi też szczęśliwych, więc to po to wszystko, tak? Mnie cały czas fascynuje to, jak to działa, tak? No bo mówię, że to działa, to sam doświadczyłem. No tak. Ale... Jak to działa? No, jak to działa, że troszeczkę metalu, parę kamieni, jakiś tam kamyczek, jakaś tam spirala, jakiś drucik. No tak, jak to działa? I to zmienia energię w otoczeniu. Co prawda, no, ciężko jest badać tą energię, tak, bo nie mamy narzędzi do badania. Znaczy, oprócz naszych... Oprócz doświadczeń. Jakich, oprócz no tak, ale to są tak? Nasze subiektywne jakieś takie odczucia, tak? No ale to właściwie tak samo nauka funkcjonuje. Oczywiście. Nauka też funkcjonuje na obserwacji i jeżeli się uzyskuje wiele razy ten sam wynik, no to wtedy możemy nazwać coś nauką. I myślę, że tutaj z organitami, może to jest jeszcze kwestia jakiegoś czasu, żeby w końcu też nauka przyzna temu rację, że tak dużo ludzi doświadczy tych pozytywnych zmian, tak? Że, no bo to jest... Dlatego ja mówię czasami ludziom, że to też jest naukowe, tak? Że to, dlaczego naukowe? No bo wielu ludzi doświadczyło tego, tak? Powiem szczerze, że... No, nie chciałbym, nie wiem, 80% ludzi, klientów, czy tam jest zadowolona. Jest po prostu zadowolona, tak? Wraca do mnie po więcej. No to chyba o czymś świadczy, tak? Że... No dobrze, Piotrek, ale powiedz mi, czy każdy kształt, każdy organizm pasuje do każdego? To trzeba
poczuć. Ta osoba też, która jakby chce tego organitu, czy go wybiera, to też powinna poczuć, co jest dla mnie na ten moment, czy jest ten wisiorek mi potrzebny, czy taki średni, czy duży, czy ta piramida. Musi też jakby zadać sobie to pytanie. To jest chyba jakby takim wyznacznikiem. Także no, tak często do mnie dzwonią ludzie, no to ja wtedy słucham, tak, i ja wtedy proponuję, tak. No, często się ludzie zgadzają, czasami nie zgadzają się, ale ogólnie to jest nawet cała moja praca, to tak, no, jest propozycja dla innych ludzi. To nie jest tak, że ja chodzę i wszyscy musicie mieć organity. To właśnie ja nie przyszedłem zmieniać świata, przyszedłem tylko robić coś, czego no, ja uważam, że większość ludzi nie jest w stanie zrobić, tak? Ze względów nawet, że mają pracę, dzieci, jakieś normalne obowiązki, mimo nawet, że się zainteresują tą świadomością i rozwojem osobistym czy duchowym, jak to się powszechnie nazywa, to nie mieliby czasu nawet, żeby kupić tych składników, więc wolą kupić gotową rzecz, która działa, tak? No i wprowadzają do otoczenia, więc to jakby jest takim... A czy ty masz jakieś sposoby, metody na to, żeby dobierać do danej osoby... No tak. No, z racji tego, że jestem jasnowidzem, tak? I że widzę więcej jakby. I tutaj też chciałbym powiedzieć, w ogóle pojęcie jasnowidz jest tak różnie przez ludzi odbierane, bo większość ludzi, jak słyszy słowo jasnowidz, to myśli, że ja znam przyszłość, albo że widzę przyszłość. W ogóle to jest, nie wiem skąd się to bierze, bo nawet same słowo jasnowidz, czyli że coś jasno widzę, tak? Mhm. Ja widzę aurę, tak? Jak sobie siedzisz tutaj, widzę kolory tutaj i to widzę aurę i fizyczną, i astralną, i mentalną, i tą przyczynową, duchową, tak? I no to więc jestem jasnowidzem, tak? Jak biorę kamień do ręki, tak? Ja widzę, jaką emanuje on energią, a tych minerałów jest no masę różnych rodzajów, więc stąd się ta moja zdolność wzięła, że jak ktoś do mnie dzwoni, czy da mi datę urodzenia, czy napisze, czy tego, ja wyczuwam. Ja tego nie potrafię nazwać skąd. To nie jest nauka właśnie. To jest, że wiem. Tak? To jest takie powiedzenie jasnowidzów, że wiem, ale skąd wiem, tego nie wiem, ale wiem. No i to tak ze wszystkim jest. Myślę, że to tak ogólnie w życiu naszym wygląda, tak? Że czasami mamy tą intuicję i wiemy, a czasami nie wiemy, więc jak zgłasza się do mnie ktoś po organity i no to ja czuję, no nie wiem, czuję, tak? Jak jestem w tej swojej pasji tworzenia i myślę, patrzę się na tą osobę, myślę o niej, czy tam na tą datę urodzenia, to odbieram jakieś takie, nie wiem, czy są przekazy, takie myśli na jej temat. Ja wiem wtedy, że trzeba użyć na przykład tego minerału, czy innego, tak? Czy tam cytrynu, czy ametystu, czy tygrysiego oka, czy tych minerałów jest masę, tak? Bo ja sam w tej chwili gdzieś ponad 50 używam. Więc to jakoś tak automatycznie, nie wiem, no takie... Ja też często mówię sobie, że to takie moje powołanie odkryłem z tymi organitami i się sprawdzam, bo mówię, no... Oddaję się jakby w najem, tak? Dosłownie, tak? Że ktoś zamawia i ja materializuję mu jego potrzebę taką organitową, o, tak bym to nazwał, tak? Fajnie, że... I tak to działa, no. I powiem, że działa to doskonale, bo często jest tak, że ludzie później, którzy otrzymają te... To mówią, o, moje kolory na przykład, tak? Albo ja ten organizm, ja go czuję, czy... To są ciekawe historie, tak? Aczkolwiek jest tak, że czasami ludzie zamawiają sobie gotowe, zrobione już wcześniej organity, tak? I też mówią, kurczę, czuję, że to dla mnie ten organizm był zrobiony. Także... Zmysły, których używamy, tak? Wzroku, nawet te takie zwykłe fizyczne, to one powodują, że te zmysły są wyraźniejsze, tak? Czy ten smak, zapach, ten wzrok, że potrafimy widzieć więcej, no może w tym, jeśli o fizyczności, tak? No, na zdrowie na pewno najmocniej, no, może nie najmocniej, może mocno działają na zdrowie człowieka ogólnie, tak? Ludzie wychodzą z ciężkich chorób fizycznych. Czasami, no sam znam kilka osób, które z nowotworu się wyleczyły i to też może być efekt synchronizacji, tak? Że było to stosowane z innymi elementami, aczkolwiek no jakieś wsparcie, tak? Ze strony organitu było. Może się zmienił dzięki temu organitowi wzorzec myślenia tej osoby i dzięki temu dostąpiła tych zmian fizycznych, co chyba jest najprawdziwszą odpowiedzią, bo trzeba pamiętać o tym, że to wszystko jest, ten świat, który tu jest fizyczny, jest w naszych głowach, on się najpierw przejawia, czyli jest w wymiarze mentalnym, tak? Najpierw myślimy, a później dopiero tego doświadczamy, tak? Dlatego też myślę, że warto wspomnieć o tym, o tej wierze, bo też przy organitach dużo ludzi mówi, że to jest kwestia wiary, sugestii, autosugestii, czy tego, powiem, no i tak, i nie. Dlaczego tak? Ponieważ ja ogólnie uważam, że wiara jest czymś bardzo pozytywnym w życiu człowieka, że wiara wręcz wytwarza myśli w naszej głowie.
że to, co my wierzymy, powoduje, że się skupiamy, myślimy nad tym tematem i później tego doświadczymy. Więc wiara jest ogólnie czymś pozytywnym. Myślę, że to też w naszej kulturze ta wiara została w jakiś sposób tak zdeprecjonowana, tak, że ona jest taka niekształcona, że a wiara to jak wierzysz, to jesteś głupi, czy tam ogólnie. Myślę, że wiara jest jedną z w ogóle, patrząc się nawet na fizykę kwantową w tej chwili, to oni potwierdzają, że najpierw jest wiara, a dopiero później doświadczenie, więc wiara produkuje nasze myśli. Więc no, trzeba mieć, szczególnie, jak powiem tak, że jak ktoś nie ma w ogóle styczności z organitem, to chcąc nie chcąc, no, musi uwierzyć, że coś takiego może mu pomóc. To jest w ogóle warunek konieczny, no bo no chyba, że z polecenia na przykład, tak? Albo z doświadczenia innej osoby bliskiej, czy tam poczyta sobie gdzieś na internecie tego, no ale to też jest forma wiary tak naprawdę, tak? Dopiero jak postawi to urządzenie koło siebie i zacznie pracować, a powiem szczerze, że to nie jest tak, że to jest tak i o, już od razu są zmiany w moim życiu, tak? Są ludzie, którzy doświadczą bardzo szybko zmian, a są ludzie, którzy będą czekać pół roku na przykład, tak? To też nie ma... to tak samo jak z pożywieniem, tak? Że na jednego będzie to działać dobrze, no, temu będzie drugiemu to szkodzić. No ale wracając do... A mogą zaszkodzić organity? To jest... powiem tak, ja to tak tłumaczę czasami. Jeżeli ktoś jest przyzwyczajony bardzo do... to jest kwestia przyzwyczajenia może. Jeżeli ktoś jest przyzwyczajony do toksycznych, negatywnych, do negatywnego organu, do takich wartości, jest... Przyzwyczaił się do tego w taki sposób, że jest dobrze mu z tym żyć. Jest masa takich ludzi, sam są takich ludzi, że robiąc, zachowując się w toksyczny sposób, są szczęśliwi. Ani mi nie mam prawa tego oceniać, tak? Ani nie mam prawa tego też zmieniać, bo ci ludzie, no to są zwykli ludzie, tak? I oni sobie żyją, tak jak każdy z nas, tak? I może być taki przypadek, że jak komuś się wprowadzi coś, co jakby zacznie mu ten wzorzec zmieniać, tak? To nagle... Będzie się czuł nieswojo wręcz i to może, tak, to w ten sposób, tak? Zadowolony, tak. Niekoniecznie musi być zadowolony, bo on robiąc te rzeczy był w jakiś na swój sposób szczęśliwy, tak? Więc może zaszkodzić, też odpowiem w taki sposób, że może zaszkodzić, tak, komuś, komu nie jest potrzebna ta zmiana. Myślę, że ogólnie organizmy docierają do ludzi, którzy są otwarci, tak, szukają tych zmian. To nie jest tak, że... Ja w ogóle twierdzę, że organizmy to nie jest tak, że one trafiają do przypadkowych osób i że a ktoś sobie myśli, a tam będę miał organizm, tam... Że to w ogóle się odbywa całkiem inaczej. To się odbywa gdzieś tam w wymiarze takim mentalnym. Jest takie powiedzenie ono jest nawet z Biblii chyba gdzieś tam, że nie rzucaj pereł przed świnie, czy tam przed wieprze, tak? To jest trochę tak... Coś w tym jest chyba, żeby doświadczyć niektórych rzeczy w życiu, trzeba na nie sobie zasłużyć, tak? Czy w jakiś sposób być na tym gotowym, czy dojrzeć, tak? I może takie z organitami, że żeby je zaprosić do swojego otoczenia, tak? No to trzeba dojrzeć do tego, tak? Dojrzeć... No dobrze, to w takim razie miejsca, w których można albo należy stosować organity? Powiem tak, no sypialnie... Sypialnie na pewno, tak? Miejsce pracy, czyli szczególnie przy komputerze, tak? Jak ktoś lubi telewizor oglądać, kuchnia, bo kuchnia jest miejscem takim, gdzie jest dużo sprzętu tego AGD, no... Inaczej troszkę jest, jak ktoś mieszka w domku, a inaczej jak ktoś mieszka w bloku. To myślę, że no w bloku to w każdym pomieszczeniu warto by mieć, tak? Bo gdzieś z każdej strony są ci sąsiedzi, którzy tam żyją jak żyją i wpływają na nas, ale jak? No myślę, że sypialnia to jest taki... Bo sypialnia jest takim miejscem, gdzie my regenerujemy swoje ciała, tak, swój też umysł, odłączamy się tutaj od tej rzeczywistości i ten sen, to jest to, że jak ktoś to tak konkretnie doświadczyć, to tak jak u ciebie było, tak, średni organit gdzieś tam koło łóżka postawić, czy pod łóżko, czy tego i u jednego będzie musiał stać ten organit gdzieś nad głową, rozumiesz, że to jest tak, my jesteśmy tak wszyscy różni, także... On sobie znajdzie miejsce. On sobie znajdzie miejsce. Warto, myślę, że tak jak się już ten organit pojawi w naszym domu, tak, czy tego, to sobie tak zacznie z nim rozmawiać, tak? Zrozumieć, że on ma gdzieś tam świadomość i gdzie chcesz być, on odpowie. To trzeba tylko wyciszyć swoje myśli. No ja tak rozmawiam z kamieniami. Ktoś może powiedzieć, że tam wariat rozmawia z kamieniami, tak? No, są ludzie, którzy rozmawiają ze zwierzętami, tak, z roślinami. Podobno to mówi się o tym, żeby rozmawiać z roślinami, wtedy lepiej rosną, tak? Oczywiście
ja tutaj mówię o takich wartościach typu szczęście, radość, miłość, kocham cię i ogólnie jest fajnie, tak? Czyli o tych pozytywnych wartościach. Nie będę mówił do organizmu, nienawidzę cię, albo kurde, miałeś mi dać pieniądze, tak? A mi nie dałeś. I no to jest w ogóle całkiem inne podejście, tak? Jestem sobie, jestem z tobą, tak? Taki towarzysz, no. Wiara, jeszcze wrócę do tej wiary, dobra? Bo wiara, myślę, że jestem czynnikiem, czyli jak jest ten element wiary, tego zaufania, że taka rzecz może zmienić moje życie, tak? Wprowadzamy, no i później widzimy, co się dzieje. No, najczęściej są to zmiany pozytywne, tak? Na jakim tle? No, relacji. Bardzo dużo ludzi mówi na tle relacji, tak? Czyli typu, nie wiem, związki, ale ogólnie też stosunek z rodzicami, z dziećmi. Jak ja robię te organity, to ja wkładam, nie wiem, może to jest taki element takiej szczepionki, nazwijmy to w taki sposób, takiego szczepienia, że komuś daje taką cząstkę siebie, o, w taki sposób, tak, i dzięki temu ten ktoś, oczywiście sam do tego dojdzie, ale, no nie wiem, może to tak działa, to jest takie, to jest też trudno wytłumaczyć to dlaczego, bo, nie wiem, to jest ta magia w tym wszystkim może, tak, to uczucie, ta, niektórzy mówią, że to siła wyższa, czy ten Bóg, tak, czy te energie jakieś, czy anioły, a to jest taka pasja. No ja zawsze to nazywam pasją, bo to jest miłość. To jest miłość do szczęścia, może tak powiem, w taki sposób. Także ludzie, ja, bo tak jeszcze taka myśl przyszła mi, że ogólnie obserwując ludzi i społeczeństwo, w którym żyjemy, system, w którym żyjemy, czy powiem, że tak dużo instytucji, już nie mówiąc o telewizji, czy takich innych z tego, że jest taki program, że ogólnie szczęście to jest coś, nie jest niczym fajnym. To mnie dziwi, tak? Bo ja od takiego chłopca zawsze uważałem, że wszedłem tutaj po to, żeby przeżywać szczęście, tak? I mówię o tym, że szczęście dla ludzi jest często czymś niebezpiecznym. To jest dziwne, że ludzie się boją być szczęśliwi. Naprawdę obserwuję to, aż czasami to się zastanawiam, się patrzę na tych ludzi, no dlaczego, tak? No rozumiem, jakie instytucje to powodują, czy programy, tak, podprogowe, podświadome, czy jakiegokolwiek rodzaju. Dlaczego? Bo człowiek myśli, że jak przeżywa szczęście, to zaraz go spotka coś negatywnego, tak? No, to jest naprawdę powszechne. W ogóle prawo do szczęścia, żeby człowiek... Dla mnie w ogóle niesamowitą rzeczą jest to, że w rządach krajów takich cywilizowanych, jak chociażby Polska, czy w całej Europie, nie ma jednego podstawowego ministerstwa, ministerstwa szczęścia. I wszystkie działania każdego rządu powinny być nadzorowane przez takie ministerstwo. Czy prawo jest zgodne z tym, że ludzie będą po ustanowieniu danego prawa szczęśliwi? Znaczy trzeba tutaj nawiązać do Konstytucji Stanów Zjednoczonych, w której jest wpisane, że każdy ma prawo do szczęścia. U nas tego nie ma. Znaczy nawet jakby było to, zakładam, żeby nie byłoby egzekwowane. To jest w ogóle nauka o szczęściu. To powinno być... Jak szczęście, tylko no dobrze, my mówimy to o tym, a zobacz, że z drugiej strony jest cała kampania przeciwko temu. No jak przeżywasz szczęście, to się bój, tak? Albo że szczęście w ogóle jest od szatana, tak? To w ogóle, no to już są tematy, które dzisiaj nie będziemy chodzić, ale szczęście jako wartość dla każdego. Każdy ma prawo do szczęścia, ja w to wierzę. No po to też robię organity, bo ja uważam, że jak komuś się tą przestrzeń, nawet tą fizyczną, ten smog elektromagnetyczny wyeliminuje i te emocje się uspokoją i człowiek będzie taki bardziej spokojniejszy, to dzięki temu zacznie przeżywać to szczęście. Może też organity zachęcają ludzi do tego, żeby odważyć się na bycie szczęścia i stąd te zmiany w życiu ludzi, tak? Że dają, wcześniej nie dawali sobie w ogóle prawa do szczęścia. No jeszcze nawiążę do tego, ale to jest ciekawe, że ludzie boją się być szczęśliwi. Słuchaj, ja ci powiem tak. Rok temu, kiedy mi dawałeś organit i powiedziałeś mi: Mariusz, to by się zmieni życie. Trzymaj go, a zobaczysz, że ci się zmieni życie. Sobie myślałem, facet, co ty gadasz? W jaki sposób, w jakim sensie może mi się życie zmienić? Dzisiaj, po roku, mogę powiedzieć, że tak, zmieniło mi się życie. Nie wiem, czy to jest jakaś synchronizacja, czy to jest jakieś, wiesz, coś... zbieg okoliczności, trudno powiedzieć. Ale faktycznie mi się zmieniło życie. I pod tym stwierdzeniem twoim setki ludzi podpisać, którzy się do mnie zwrócili, tak? I właśnie pod tym samym stwierdzeniem, że no nie wiadomo jakby, ale się zmieniło. No nie i wiadomo, teraz, co zadziałało. I teraz nie wiadomo, co zadziałało, no ta synchronizacja. Aczkolwiek to działa, no myślę, że to jest to. Że to jest odpowiedź właściwie. Twoje pytanie jest odpowiedzią.
są dobre, no są dobre. Służą nam, dzięki nim no, mamy tą przestrzeń wokół siebie taką swobodną, tak? Czyli niekoniecznie musimy wiedzieć, jak coś działa, ważne, żeby było skuteczne. Myślę, że jak najbardziej. To często tak w życiu jest, tak? No przecież nie każdy musi być piekarzem, policjantem, tak, jakimś tam, nie wiem, prawnikiem i tego. No każdy ma jakieś swoje zadanie, tak? I tak samo rzeczy, które nas otaczają. No łóżko jest do spania, tak? Krzesło jest do siedzenia, telewizor do oglądania, czy tam, no nie wiem, doniczka, w której się sadzi kwiaty. Każda rzecz jest po coś, tak? I mi się wydaje, że nawet się nie zastanawiam, nad większością rzeczy się nie zastanawiam, dlaczego one działają. Tak samo jak pralka czy mikrofalówka, no chociaż mikrofalówki to raczej nie używamy, tak? Ale działa w jakiś sposób, nie wiem, odkurzacz. To są urządzenia, które no, ułatwiają nasze życie, tak? A jakby się ktoś chciał więcej dowiedzieć na temat podstaw jakichkolwiek badań, no nawet niekoniecznie naukowych, ale chociażby właśnie badań Reicha, no to literatury na ten temat, wiedzy... No to wystarczy wpisać na Allegro Reich, R-E-I-C-H, tak? Bo to jest takie nazwisko trochę dziwne. I wiedzy na temat organii to się... I są książki, można kupić. Coraz więcej tego jest, także mi się wydaje, że też pytać ludzi, bo to jednak doświadczenie jest wyznacznikiem. No ja powiem tak, że ja się głównie chyba opieram na doświadczeniu własnym, tak? Zresztą ja jestem przy organitach całkowitym samoukiem. Oglądałem, jak zaczynałem robić organity, oglądałem jeden 3-minutowy filmik na YouTube, jak tam ktoś pokazywał, jak się tam zalewa, tak, foremkę. I tyle. I taka, i tu się edukacja moja i zaczęła i skończyła. Później wszystko było na zasadzie prób i błędów, tak? Analizy, no wszystko. Naprawdę, to jestem całkowitym samoukiem. Nie miałem ani kogoś, kto mnie nauczył, ani że tam zagłębiałem się. No i myślę, że od strony, cały czas ja na to wszystko spoglądam od strony psychologii tak naprawdę. Od strony, że my jednak, ten świat zewnętrzny jest odzwierciedleniem tego naszego świata wewnętrznego, tak? I że tak naprawdę to jest tylko bodziec albo element taki, który no fizycznie przedstawia to, co się dzieje w nas, tak? Czyli na przykład jak ktoś postawi sobie organit, tak? To są pewne, tak jak mówisz o tych zmianach, tak? W swoim życiu, ja mówię, że tych zmian, setki przypadków znam, tych zmian, które się dokonały w życiu ludzi, to tak samo jest z tym organitem, że on po prostu sobie stoi i to jest ta zmiana, która się dokonuje w mojej świadomości. To jest to. W każdym razie każdy, kto chce zmienić swoje życie, może zadzwonić do Piotrka, skontaktować się z nim, żeby zrobić dla siebie jakiś taki osobisty organik. No, można też na stronę wejść. Tak? Tylko trzeba się przygotować, proszę Państwa, na to, że to trochę potrwa, no bo zamówień jest jednak dużo, tak? Ludzie chcą zmieniać swoje życie. Ale jeszcze raz zaznaczamy, niekoniecznie to muszą być zmiany, może na pierwszy rzut oka pozytywne, ale... To jak już poruszyłeś taką ciekawą, bo to jest ciekawe, o czym teraz powiedziałeś. Zmiany, i one przebiegają, tylko często jest taki etap przebudowy, tak? Tak. Ktoś zaprasza ten organit do swojego otoczenia, to tak jak remont w domu, tak? On nie jest przyjemny, ale jak się wyremontuje, to później jest super. I tak samo jest często z organitami. Bardzo często, że wprowadzają coś, się dzieją rzeczy takie, które ludzie... Ojejku, taki niepokój się pojawia, czy coś, ale to trzeba zaufać właśnie temu, że to wejść w to bardziej. I to zwyczajnie przejdzie i później będzie smile, tak? Także. No po coś ten organit jest, tak? Nie po to, żeby podtrzymywać ten sam status, który istnieje, tylko po to właśnie, żeby zmienić. Może życie to zmiana. Może to jest takie naturalne, że życie polega na zmianie, tak? I tylko chodzi o to, czy może bardziej chodzi o świadomej zmianie, tak? Bo mimo wszystko ta osoba, która codziennie siada przed telewizorem, ogląda codziennie ten sam serial, tak? Która, jak ja to czasami mówię, że to, że zmieniasz kanał, nie znaczy, że zmieniasz program, tak? Bo cały czas... To ona też się zmienia, ale... Ona się zmienia, ale zmienia się zewnętrznie, bo to serial się zmienia, a ona siedzi cały czas na tej kanapie. Ale doświadcza zmian, tylko że nie swoich, ale serialowych. Znaczy, no to żyje... Ja to mówię, że to żyjesz życiem innych ludzi, tak? Albo żyjesz... Jesteś takim... Jak stacja paliw, tak? Tak jest. Szanowni Państwo, ruszamy się z kanapy, kupujemy organit i zobaczymy, jak zmienia się nasze życie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Powodzenia.